Małgosia Owczowska i Maciej Doleta. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się widzom TV Ponitwo po raz kolejny. Jesteśmy cały czas w Ostródzie. Dużo emocji za nami, ale jeszcze bardzo dużo przed nami. Przed nami bardzo dużo i teraz chciałam powiedzieć, że zróbcie hałas dla nich, dlatego że faktycznie kiedy oni wystartują, kiedy te dzieciaki jeżdżą, które zaraz zobaczycie, no to hałas jest niezły, ponieważ razem z nami auto, moto, klub. Kamil Chorodyłowski, Marcin Szmankowski, automobil klub Drwęca, Ostróda, dzień dobry. No mamy młodych adeptów sztuki motocrossowej. Fajnie, że tak młodzi ludzie garną się do tego sportu. No tak, tak. Jakieś dwa lata temu zapoczątkowaliśmy grupę najmłodszych. W zasadzie zaczynaliśmy od dwóch osób. No to mała grupa. Z czasem doszło to 3 osób. W tej chwili mamy 32 osoby w pograniczu wiekowym od 6 najmłodszych do 16 lat, którzy po prostu wolą spędzać czas nie przed komputerem, nie przed tabletem, tylko na treningach z nami. Są to motocykle bardzo mocne, uważam. Każdy z nich daje naprawdę z siebie wszystko. Dzielne to są dzieciaki. Mogę naprawdę pochwalić. Jest potencjał? Jest potencjał. Każdy rywalizuje z sobą. Jest to, jak to mówią, bardzo kontuzyjny sport. Ale to właśnie jako mama muszę zapytać, czy to jest bezpieczne, trenerze? Wszystko jest bezpieczne w granicach rozsądku. Nie powiem, że nieraz musieliśmy adeptów hamować, bo chcą jeździć szybciej. A ile mogą jeździć? Jak szybko? Szybko. No jak ile to wyciska takie małe? Maksymalna prędkość, jaką na torze możemy osiągnąć, to jest około 50 km na godzinę. Ale pamiętajmy, że w offroadzie to się odczuwa razy dwa. Wszystkie mięśnie łącznie z barkami, z nogami pracują i są bardzo wysilone. I prędkość naprawdę jest odczuwalna razy dwa, czyli tak jakbyśmy jechali około 100 na godzinę, tak? Wow. Ale mają się te dzieciaki na kim wzorować? Rozumiem, mamy mistrzów. Mamy, tak. W 2020 osiągnęliśmy, sądzę, że bardzo dużo. Byliśmy mistrzami Polski w Super Enduro. Jest to jeszcze inna dziedzina sportu, gdzie jest naprawdę bardzo kondycyjnie i ciężko do opanowania. No, zdobyliśmy Puchar Polski jako klubowicze. No i sądzę, że w tym roku nie pozostaniemy po tym, bo chcemy też wystartować w Pucharze Polski w pitbajkach, bo mamy takie możliwości. Żeby mięśnie wytrzymały, to tutaj drugi trener się włącza. No i jaki to jest w takim razie tutaj dzieciakom? Na pewno motorka, która jest potrzebna, żeby rozwinąć te maszyny. Tak. Na pewno mięśnie muszą być gotowe, żeby przybronić przed kontuzją też. Tak. Dużo biegania, dużo siłowego przygotowania również, bo no nie ukrywajmy, że musi zawodnik dany mieć siłę, żeby utrzymać. Sprawdzimy, jak ci zawodnicy sobie radzą. Ja do Emilki tutaj podążam. No właśnie, bo tutaj dziewczyna w tym składzie jest. Emilka, dlaczego jeździsz? Dlatego, że tata jeździł i mi się bardzo to spodobało. Od małego z tatą jeździłam i po prostu bardzo mi się to spodobało i chciałam spróbować też sama. A co jest fajnego w tym sporcie? Dlaczego tak cię kręci? Taka adrenalina i taki właśnie ma ten właśnie jakby bardzo, no nie wiem jak to jakby powiedzieć, ale... Dużo emocji. Tak, tu o właśnie, dużo emocji. No dobrze, kochani. Dużo emocji. Emilia, lat 9, przyszła mistrzyni, proszę państwa, a teraz kolejni, proszę bardzo, Borys razem z nami, witaj. A ty jak już długo jeździsz, kochany? Niecałe 5 lat. To ile ty masz lat, chłopaku? 11. No to wcześniej zaczynałeś, a dlaczego? Ty masz największy motocykl z tych wszystkich. Mhm. I jak szybko się rozpędza? Bardzo szybko. No i to nam wystarczy, kochani, nie będziemy tu rzucać liczbami, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Dzieciaki są przygotowane motorycznie, technicznie, pod dobrym okiem trenerów. Kochani, fantastyczna jest to podróż po studiu, jak widać, studia bardzo różnorodna. Dużo emocji nam dostarczyła. Jest niesamowicie. Naprawdę musicie sami tego spróbować, sami tego doświadczyć. Zapraszamy na Warmię, zapraszamy na Mazury. Tu jest niesamowicie. Można posłuchać szant, można się z nami świetnie bawić. Przybywajcie. Do zobaczenia.